Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, na pierwszym odcinku z serii Avalon MT2. W tym odcinku pokażę Wam standardowe rzeczy, jakie zostały wprowadzone. Niestety zmian Wam nie pokażę, ponieważ tych zmian nie pamiętam. Nie wiem, co było kiedyś, ale wiem teraz na pewno, że są ciekawe pety. Tutaj mam akurat takiego zwierzaczka jak... Jak on się nazywa? Dobra, mniejsze auto. Tu dodaję co każdy level gdzieś jeden średnich lub też za dwa levele jeden No wiadomo, PZ tam się nie opłaca raczej. No i bonus przypisany do zwierzaka jest to taki bonus, który dostajemy losowo. Ja akurat mam 20 zręczności, co na woja daje trochę ataku, tak? Dobra, przejdźmy może dalej. U handlarki różności mamy bardzo ciekawe itemy, takie jak potki. Nie no, kadeki plus 5, małże jakieś tam ulepszacze, nie? Przepustkę, autopotkę bardzo tanie, czerwoną i niebieską. Buty wiatru nie wiem do czego, no sklep tutaj też raczej się nie przyda, bo mamy offline no tutaj. Tak, te potki to takie słabe trochę. Przechodząc dalej mamy tu Piotra Rubika. No nie wiem, czy to jest Piotr Rubik. O, jeszcze mi żala puścił, dobra. Mamy tak, pelerynki oczywiście, nie? My mamy maskę uczuć. Trzecią rękę, która jest chyba do zbierania jak? Tak? Aha, tu mam na 1000 dni. Dobra, to może nie będę tego kupował w przyszłości. Z tej szkatułki otrzymujemy PDK, rękawice na, godzinę. PDK, no. Rękawice na 2. Tu mam broń na 3-0. No i tu lepszą szkatułkę za 5 kakat, z której też dropią. Otóż te bronie, no tutaj mamy tego pogromcę, czyli ze Starki. Możemy ulepszyć nasz magazyn zbroje, wystarczy ją przenieść. Bonusy chyba nie ulegają zmianie. Jesteśmy w Shinso na H1, także jest trochę graczy. No to co dziś chciałem, to chciałem Wam pokazać, jak będę właśnie ulepszał. Bojowca na 9. Muszę sprawdzić, co mi brakuje, tak? 2, 1. Jest 2, 1, dobra. Dobra. Co będzie, to będzie. Nie wiem, ile kasy trzeba, bo mi się wydaje, że 80 kk. Gdzie by tutaj polecacie ulepszać? O, tu będzie dobre miejsce do ulepszenia. Koło żula i tak trochę pod billboardem. O. Dokładnie się ustawimy. O, teraz. Dobra. To co? Jedziemy z bojowcem, co? No i ładnie, siad nam bojowy. Jest już plus 9. Piękna sprawa, naprawdę. Jako, że mam 80 level, mogę go przerobić wyżej. Tak, mogę go przerobić wyżej. Potrzebuję do tego 10 broszur. 5 krwawych, 5 niebieskich. No i to skrzydło, które dropi nam ze smoka. Chyba 100 kk trzeba, czy ileś. No to tak, tu mamy staleczkę. Ja ją będę celował prosto na PvP, bo wiadomo, na każdej mapie sobie już radzę. No tam na zinach to może jeszcze nie, no ale dobra. Team, tak, max PZ na pewno. Miecze. Dwuręka. I sztylety. Dobra, to będzie tak. Sztylety damy sobie 10. Ręka 14, miecz 14, no i 2 HP. Trochę zmniejszy szybkość, żeby to było w miarę realne. Ukryję czat. Ukryj czat. Dobra, pokaż. Jeszcze raz sprawdzę, czy ma 5 bonów. Miecze, dwuręka, błyskawice, dzwony. 5 ma, dobra. Jedziemy z koksem. Mam nadzieję, że bardzo szybko wejdzie. To tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego handla, o tą sprawę. Teraz przechodzimy do handlarza. Jedziemy sobie do handlarza tutaj, o, przebliskiego z bronią. Tu mamy bardzo dużo 6, 7.
zmianek dużo, no i tych zwykłych zmianek i dodań 200, no ja może sobie kupię ze tyle, o, sobie kupię, chyba 600 kupiłem, mamy zwój powrotu, najlepsze strzały chyba, no tak, srebrne, no jakieś tam śmieciowe kunie. Tu mamy za to najlepszego handlarza, mi się wydaje. On dodaje nam 6-7 za 60 kk, zmiankę za 8, no i tutaj mamy mnożnik taki trochę bez różnicy, także jak kupujemy to, czy to jest to samo. Dodania, zmianki zwykłe, rady exo, kamienie duchowe, perły po 30 kakaretka, fasolki, te potki takie, co szybko regenają. To mi się wydaje, że one będą dobre na jakieś bossy, co nie? Metal za 2,5 kk, no i miotełka. To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o tych handlarzy. Poczekamy na stalkę, może coś wejdzie, nie? Jakieś perfy, może wejdzie 4,15. No, a w wolnej chwili przejdziemy się tutaj. Deathmatch Survival, wojna, poczekalnia, dobra, to już mamy. No i teraz idziemy na pieski pod ekspić peta, ponieważ peta ekspimy nie tam, gdzie mamy level, tylko tam, gdzie jest nam wygodniej. A gdzie jest nam wygodniej? Tam, gdzie jest dużo potworów. Bo dostajemy za jednego potwora, jak widzicie, expa. Jak dużo potworów zabijamy, to nawet na tych psach będzie mi lecieć na 80. A gdzie to jest jakiś spocik fajny w miarę? Nie wiem. Przyniosę, to ja tak mało trochę po psach latam. Może metkę jakiegoś zniszczy, co? By był. Chyba nie ma. Ale dobra, niech się stala miksuje. No właśnie na nią, o, jest Meti, na nią czekamy. Jest Meti, dobra. Kurde, na haksach, tak. Coś wyleciało? Nic. Tak, spimy dalej. O, Lykos. Na szarże. I jeb kręciołek. I hity. Dobra. Stalko, miksuj się, bo ja już chcecie mieć. No na pewno, tak jak widzicie, 6-7 to takie bonusy, które przydają nam się również w walce wręcz, czyli w walce z potworami, jak i też w walce z nierównymi gośćmi, czyli takimi surami, bo większość to sur, wojów, no akurat to na woja nic, odporność 5%, odporność na sura 5%, max HP se trochę tak mi weszło, nie, z ręka jakaś. No i siła tutaj 5. Moja bufka posiada 5 inta w każdym itemku, co daje nam 72%, 73%. No i myślę, że ten buff, którego zrobiłem teraz, ma około 200 coś inta. On sobie poradzi wszędzie, nie? Czyli na każdej mapie będzie mógł buffować, każdego bossa będzie mógł obstawiać, nie będzie trzeba nic zmieniać. Jedynie co to możemy dodać przetopy, nie? Jeszcze wciul zmianek. Ja to trochę szybciej zrobię. O tak. Co byście chcieli jeszcze wiedzieć? Co ja zawsze na początku chciałem wiedzieć? Na pewno gdzie najlepiej zarabiać? No to idźcie sobie na 55 do V2. Jakiegoś expa sobie zablokujcie, albo taką gildię miejcie, tak jak ja, One Love. No i tam dropimy na wężowych. Oczywiście dropimy Yangi, bo leci ich mnóstwo. No a co byście jeszcze chcieli wiedzieć, no drodzy widzowie? Zmieniłem mikrofon. Słychać mnie trochę inaczej. Zmieniłem trochę podejście do gry. Nie było mnie tutaj
tak naprawdę ze 3-4 miesiące na metku. Czy byłem może, ale się ukrywałem, nie grałem zbytnio, tak. Teraz do was powracam, mam nadzieję, że taką serię poprowadzimy wspólnie, razem. Będziemy robić jakieś giveaway'e, jakieś coś. Także zostawiajcie zawsze lajka, suba, jeżeli nie subskrybujecie, no i ten dzwonek, żeby was ten Mazdy gnębił tymi filmikami. Stalka mnie chce wbić, jak widzę. Nie wbije chyba. Ale peta muszę dobić, nie ma bata, nie? Jeszcze 3%. No, 9797. Wiecie co? Z tą stalką to chyba damy sobie spokój. Bo ona jest jakaś felerna, trafna jest. Nie obrażam poprzedniego właściciela, ale jest felerna jakaś. No dobra, no to by było na tyle. Dziękuję wam, że dotrwaliście do końca. Tak jak mówiłem, zostawcie łapkę, to naprawdę bardzo mnie motywuje. No i cześć, pozdrawiam.